Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, a to jest Guild Wars 2. Ta-dam! Grę nagrywam w najwyższej możliwej rozdzielczości. A to dlatego, że nie ma żadnej różnicy między ilością klatek na sekundę przy Full HD i przy normalnym HD. I niestety nie świadczy to dobrze o grze. A dlaczego? Opowiem wam zaraz, ale spokojnie, nie denerwujcie się. Nie jest źle. Pogadamy sobie najpierw z tą panią i weźmiemy questa. Questy, branie questów i dialogi, bardzo interesująco, fajnie zrobione, jak widzicie zresztą. Czy chciałbyś, bohaterze wielki, wziąć udział w wielkim polowaniu? Oczywiście, żebym chciał, droga pani, jestem przecież wielkim łowcą. Zdobądź zatem, znajdź najdziksze zwierzęta, przynieś trofea z nich, żeby udowodnić, że jesteś takim wielkim łowczym. Ta-da-da-da-da-da-da-da. I w ten sposób to wygląda. Pozwólcie, że przeskoczę, bo przecież nie te rozmówki chcielibyście oglądać. Zobaczmy sobie na mapę. Oto obszar, na którym zadania musimy wykonać. Ruszajmy zatem do przodu, a teraz będę opowiadał wam o rzeczach smutnych, lecz winien jestem wam szczerość. Optymalizacja w grze absolutnie leci na pysk. Jest nie najlepiej. Nie najlepiej, w okolicy 15-25 klatek na sekundę to wszystko się dzieje, niezależnie od rozdzielczości, niezależnie od tego, czy używam Frapsa, czy nie. Troszkę sytuacja się poprawia dalej od tej osady. Okej, spoko. To jest beta, nie będziemy z tego powodu jakiejś wielkiej sensacji robić, ale jeden plus, mimo że klatki są takie dosyć słabe, to wszystko dosyć dobrze chodzi. Płynnie, w miarę płynnie. W miarę płynnie, nie czuć tego spadku klatek, więc okej, nie będziemy się jakoś kłopotać z tego powodu. Szukamy wredniaka, trolla albo gryfona, albo czegoś w tym stylu. Ale tutaj nic nie widzę. Przy okazji pokażę wam umiejętności. Virtue of Justice. Co piąty atak wróg zostanie podpalony. To jest chyba taki buff, który tutaj sobie tutaj stoi. A to mamy pasywna regeneracja żywotności. Oj, wyłączyłem. Niechcąco wyłączyłem. Trudno. Trudno. Idźmy dalej dokonać tego naszego czynu łowieckiego. Oho, gryfon. Czyżby to był gryfon? Tak jest. I pokażę wam przy okazji tutaj jeszcze kilka interesujących umiejętności. Można sobie wyleczyć co nieco życia. A załatwmy tego gryfona. A masz! Zauważcie, że atakuję od razu dwóch przeciwników naraz, jeżeli znajdą się w moim polu widzenia. Aha! Pokonam cię, bo jestem wielkim łowczym. O, jeszcze jakaś pani łuczniczka nam tutaj. Aha! Osiągnęliśmy wielki sukces. Ukończyliśmy zadanie. Oj, troszkę wyłączyłem to, ale to był chyba tylko komunikat informujący nas o wszystkim. Udamy się zatem oddać ten quest. Strzałka na minimapie nam to wszystko elegancko pokazuje. Wiele osób pytało o Roku, czemu nic nie robisz z Guild Wars 2? Przecież to haniebne, tak bardzo się interesowałeś tą grą. To prawda i to się nie zmieniło. Czemu nie pokazywałem? Ponieważ beta, do której miałem trochę nielegalnie dostęp wcześniej, była tragiczna pod względem optymalizacji. Tu jest odrobinkę lepiej, ale nie jakoś super lepiej. No to jest gra MMO, ona ma... No ma dostarczyć rozrywkę tysiącom graczy, którzy naraz jakby wchodzą do tej zabawy. No w tej chwili jakoś tego nie specjalnie... Nie widzę tego. To musi zdecydowanie ulec poprawie. Mam nadzieję, że przed premierą to się zdarzy. No i oczywiście, jako że mam ten dostęp do bety, to oznacza, że kupiłem tą grę. Więc niezależnie od wszystkiego, co widziałem do tej pory, nie tracę nadziei. Och tak, wykonałem zadanie, fantastycznie, pan się zachwyca moją osobą, świetny start i tak dalej, i tak dalej. Przeskoczmy dalej, bo nie rozmówki chcemy tutaj dzisiaj oglądać. Tak mniej więcej wam tylko pokazałem, jak to wygląda. Udajmy się zatem w tamtym kierunku. Tam, zdaje się, strzała nam pokazuje, tak. Tak, udajmy się tam. Wykonamy kolejne zadanie. Ilekroć zbliżę się do tej nieszczęśliwej osady, ilość klatek na sekundę spada na łeb, na szyję. Tak być nie powinno. Ale już wystarczy. Wystarczy gderania o optymalizacji. Powiedziałem wszystko, co powiedzieć należało. Obowiązek został wypełniony. Teraz cieszmy się po prostu rozgrywką. Okej, w tą stronę. Strzała nas prowadzi. Chociaż furta zamknięta jest jakby. Okej, podejdźmy bliżej. Ach, wkrótce zostaną bramy otwarte. Chodźcie, bo ja nie chcę tu sam. O, idą wszyscy. Okej.
jakaś ładna nornska. No to szykujmy się do bitwy. Ojacie. Właśnie mi wszyscy życzą powodzenia, to znaczy, że... Ojej, będzie niebezpiecznie. Każda lokacja startowa jest wyposażona w taki event bardzo widowiskowy. Zobaczmy, jaki event, jak widowiskowy event mają Norli. Okej, będzie wysoko. O tak, z siłą niedźwiedzia. O, wytniemy. No cóż, takie niespecjalnie widowiskowe to są bestie. Chyba sobie poradzimy. A masz! O tak. Au! O rany, ktoś mnie dziabnął w nogę. Moja postać krzyknęła, o, moja noga! Fantastycznie. Ajajajaj, leczmy się. Okej. Uleczyłem obrażenia, ale kuleje ciągle. Coż tu się dzieje? Wow! Chyba mamusia przyszła tych tutaj... O, ja cię strasznie zamroził tutaj kamerę. No mówiłem, że będzie widowiskowo? Przeszukajmy zwłoki, na pewno mamusia się ucieszy. No proszę. O nie! Zostałem zraniony, muszę zadawać obrażenia. Aha! Zadanie obrażeń to jest takie tutorialowe trochę. Ilekroć zadaję obrażenia, to... w trakcie czasie to czas... Ojejku, muszę się tu skupić. W trakcie takiego upadku, zadając obrażenia, powoduje, że moja postać może się podnieść. To jest trochę podobne do Borderlands, kojarzycie? Tam też można było łupać przeciwnika. Ejejej. Wyłączyłem umiejętność, której wyłączyć nie powinienem był. Wyłączyłem buffa. Chciałem sobie poprawić sytuację. O tak. Jeszcze trochę. O, jest! Widowiskowo? Owszem, bardzo ładnie, bardzo niekonwencjonalnie. Owszem, da się, najwyraźniej. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Wybaczcie moje podniecenie po tych początkowych marudzeniach na temat tego, jak gra wygląda, a jak powinna pod względem optymalizacji. Teraz należy się absolutny szacunek do tego, jak wygląda wszystko pozostałe. Brawo, doskonałe, prorok, tak się nazywa moja postać, dokonała czynu szlachetnego, pokonała wroga. Weźmiemy sobie tarczę jako nagrodę do questa. Okej. Equip. Wyekwipujmy także torbę. To dzięki temu tutaj mamy więcej slotów w ekwipunku. Przesuńmy sobie to tutaj elegancko do góry. Okej. A nie, bo moją twarz będzie zahaczać. Tutaj. Tu jest oczywiście ankieta, taka zawsze w betach jest ankieta, dzięki której można odpowiedzieć, jakże spodobał ci się, graczu, nasz quest. Ja tym razem podaruję sobie te odpowiedzi, bo nie chcę was tutaj trzymać przy wypełnianiu ankiety. A tymczasem kolejny quest wezmę. Interesujące rzeczy. Punkty interesu, czyli punkty, które powinny nas zainteresować. Te serduszka, które tu widzicie, to są specjalne oznaczenia charakterystyczne dla skautów, dla zwiadowców. Tam można pójść i liczyć na to, że być może jakiś quest się pojawi, albo jakieś zadanie do wypełnienia. Udajmy się zatem w jakimś kierunku. Mamy ich aż 5. Zdaje się, że nie wszystkie należałoby wykonywać, ale pójdziemy sobie tak. Gdzie by was tutaj? Najbliższy jest tutaj. Duch śnieżnego leoparda. To jest jeden z totemów Nornów. Dlaczego Norna wybrałem? Dlatego, że gdzieś tam chodzą słuchy, że Norn będzie mógł się zamieniać w zwierzę odpowiednie dla jego totemu. Ja mam, mój totem to niedźwiedź, a jakże wspomnienia z druida i z World of Warcraft. Przepraszam, że wspominam ten tytuł. Wiele osób może być na tym punkcie przewrażliwionych. Ale cóż, tamtą grę darzyłem sporą miłością i nadal darzę, tą również zamierzam pokochać. Zobaczymy. Ach, tutaj musimy zamordować takie tutaj stworki chyba. To jest event, coś w rodzaju chyba dynamicznego eventu. Proszę uprzejmie. Wybierzmy sobie dziurkę. Dredge Tunnel. A chyba się nie da tak po prostu. No cóż, nie widzę. O, jest! A masz! I specjalny atak! O tak! O rany!
Widzicie, tutaj po prawej stronie macie quest taki eventowy. Jest udział nasz i tak dalej. Nie będę na razie w to się zagłębiał, bo chcę zabijać przeciwników. Obserwujcie to, co widzicie po prawej stronie. To powinno być dla was jakąś wskazówką tego, co tu się wyrabia. A ja się zajmę radosnym okładaniem przeciwników. Przeszukajmy ciała. O, zamknięta mistyczna, mistyczna skrzynia. To jest event, to jest właśnie event. Jeden z wielu, które tutaj napotkamy. Aha! Giń, przepadnij, zarazo! Potworniku! Ktoś niechcąco zaatakował łosia. Ożywmy tutaj. Jeden z naszych sojuszników poległ, ale można go wesprzeć leczeniem, a to jest śliczna nornka. Jeśli można, tak to... Wstawaj, wstawaj, moja kochana. No, właściwie nie znamy się jeszcze tak dobrze. Okej. Okay. Proszę uprzejmie! Śliczne nogi, tak. Całuski, papa, lecę. Zająć się resztą questów. O mój Boże, zaraz ktoś napisze, Rok, Rok, ja nie lubię, jak ty jesteś niepoważny. Musisz być poważnym, sztywnym gościem, jak zawsze, jak zawsze. Okej, okay, mam nowy pancerzyk. Tada, nie widać specjalnej różnicy. A to dlatego, że kolorystykę sobie wybrałem dosyć taką... ja taką lubię. Taką... O, tutaj jeszcze coś można by tutaj... Mój udział w zabiciu zero. No tak, trudno. Aha, zaraz, zaraz. Kopalnia jest gdzieś chyba tutaj, a może tutaj. Ach, tu by trzeba się udać. Ale cóż, na razie zajmijmy się tym tutaj skautem, zwiadowcą. Cóż za zadanie? Tak, opowiedz mi, jak mogę uhonorować śnieżnego leoparda? Ach, stanę się śnieżnym leopardem. Transformuj mnie. Cóż mam zrobić? Zabawić się z kocientami? O nie, przepraszam, przepraszam. Tu jest kocie... Nie, przepraszam! Chcę pogadać z kotem. Aha! Pobawmy się z kotkiem. Widzicie, tutaj quest powoli się wypełnia. To znaczy, że posuwam się w dobrym kierunku, bawiąc się z kocientami. Jako leopard mam pewnie wiele interesujących rzeczy do zrobienia. Na przykład pewnie też upolowanie czegoś, tak? To ruszmy na polowanie, przecież nie będę się bawił z kotkiem. Z kotkami. Przez ten gameplay. Chociaż mógłbym, to wygląda bardzo interesująco. My jakiegoś zwierza. O, jest tutaj tego. A, masz! Jestem śnieżnym leopardem. I zaatakowałem łosia. No tak. No to jest, z jednej strony można by rzec... O, o, podejrzany, podejrzany ten. Wąchajmy. O, rakun! No cóż, po prostu nie było dobre. No jako śnieżny leopard mam obowiązek zabijać tutaj różne stworzenia. Jestem przecież urodzonym łowcą. Tak, sprawdźmy, co tutaj siedzi. Oj, łoś się tutaj zmieścił. Nie używamy. Oj, ja cię kręcę. Niebezpieczne stworzenie, ten łoś. Oj, 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 czy ja to przetrwam? O, żeż... Uff, szczęśliwie ktoś podpalił łosia. Wiecie co? Nie, jednak chyba wybiorę zabawy z kociętami. No bo tak to... A, albo królika zabiję! Haha! Posunąłem się trochę w kwestie? Być może, być może. Tutaj jakiś daily progress, mnóstwo jest różnych działalności, questów i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy wspomniałem o tym, że tutaj... Chodź tu, króliku! Aje! Te questy są takie, można by rzec, randomowe, powtarzalne, wtórne być może miejscami, ale to dosyć dobry sposób na zapoznanie człowieka z grą. Człowieka, który... No to wszystkie te koty są zdecydowanie zadowolone. Ktoś się z nimi pobawił, jak nie patrzyłem. Aha! Jeszcze jeden kotek jeszcze jedno kocie znalazłbym. A może sprawdźmy ten podejrzany krzak. Tak jest. Krzak jest podejrzany, niewątpliwie. No jestem łowcą, ja wiem, że to sarenka i w ogóle. Ilekroć widzę krzak, to podejrzewam. Tam pewnie skrywa się Rok. Holender, to w ogóle nie wpływa na poprawę mojego stosunku, znaczy poprawę moich układów ze śnieżnym, z duchem śnieżnego leoparda. No cóż, z tym nie chcę się bawić. Jednak zdecydowanie... Aha! Jest! Jest! Ukończyłem zadanie. No, dostałem maila, sprawdźmy, czyżby nagrody przychodziły pocztą. Całkiem możliwe. Weźmy wszystko. 45 sztuk miedzi. Okej.
No fantastycznie, fantastycznie. Zarobiliśmy trochę. No też, ankiety nie będę wypełniał. Przepraszam bardzo panów deweloperów. To nie dlatego, że jestem niechętny, ale zamierzam pokazać tutaj moim widzom coś ciekawego. O, ziołka. Nie mam niestety narzędzi do zbierania tego towaru. Porozmawiajmy tutaj z panem. Serduszko jest wypełnione. Czy nie wykonaliśmy te zadania? Tak, chciałbym wrócić do oryginalnej formy. Dziękuję ci bardzo. Jeszcze możemy o czymś porozmawiać? Zaraz można... tak, Fevor. O, proszę bardzo. Kupmy sobie to. Poszukuję nadal łaski śnieżnego leoparda. I to zdaje się, że ofiara, jaką można złożyć na ołtarzu. Tak zgaduję. Bo nie widziałem tego wcześniej. Zakupiłem oto tą ofiarę. Czy uda mi się ją tutaj wykorzystać? Use. Aha! Otrzymałem. Moja moc została zwiększona. Fantastycznie, zawsze się z tego cieszymy. Ach, wymaga tajemniczego klucza, żeby otworzyć. Tajemniczego klucza absolutnie brakuje w moim ekwipunku. Zatem udajmy się dalej na poszukiwania kolejnych zadań. Może tutaj. Uhonoruj ducha kruka. Zobaczymy, jak będziemy mieli okazję uhonorować ducha. Tutaj jakby troszkę wracając do tej optymalizacji, ale spokojnie, nie denerwujcie się. Chciałbym powiedzieć, że nie jest tak źle. To znaczy, klatki są kurcze niskie, niższe niż chciałbym, żeby były, ale jednak nie czuć tego w trakcie walki i w trakcie chodzenia. To dosyć jest spoko jest. Sprawdźmy jeszcze tak, żeby potwierdzić moje narzekania. Jak widzicie tutaj bardzo to wszystko jest na best performance ustawione. Ale zobaczmy, czy możemy zmniejszyć zasięg widzenia. General options, nie, to nas nie zainteresuje. Zasięg widzenia mógłby nam troszkę ułatwić, gdybyśmy go zmniejszyli. Ale nie widzę tutaj takich opcji. No cóż, trudno. No widzicie, tam różne góry i tak dalej. To wszystko jest jak najbardziej urocze. Ale byłoby bardziej urocze, gdyby można było to na chwilę wyłączyć i nacieszyć się 30 solidnymi klatkami na sekundę. Okej, idźmy. Znaleźliśmy jajco. I tu kolejne jajco. Jajco kruka. No to może nie zbierajmy za bardzo, bo nie wiadomo, co się z tego wykluje. Na pewno nie kurczak. Chociaż może nada się to na jajecznicę. Jakże mogę O, odnalazłem jajo kruka. Aha, czyli zanieś jajo z powrotem na do gniazda. Okej, zrobi się. Jak mogę pomóc krukowi? Okej. Dobrze, spokojnie. To jest gniazdo, tak? Wstawiłem i opuśćmy. Okej, co teraz? Kruk mi podziękował, to bardzo miło z jego strony. Jakże mogę pomóc krukowi? Ach, poszukajmy nadal jajek. Nadal jajka trzeba znaleźć. To mogę zrobić. Oczywiście, że mogę to zrobić. Czy to wpłynie jakoś na poprawienie mojej linii tego questa? Nie, ale coś tam błysnęło nam z tyłu, co nie? No może spróbujmy włożyć je tutaj? No zobaczymy, jak tutaj się zachowa pani, bo coś tak tutaj jakby mignęło mi przez chwilę. Odnalazłem i zwrócę, tak. Proszę bardzo. Tutaj znalazłem. A! Trzeba te jajka po prostu przywracać. Dobrze. Aha, czyli można mieć jedno jajko, tylko only. Właściwie co ja tym... Jak ja nie lubię, jak ktoś wplata słowa angielskie do komentarza, albo w ogóle do czegokolwiek. Ale jak gram po angielsku, to mam tak ciężko mi jest oprzeć się przed przejściem na ten język, że wam się nawet w głowach to nie mieści. Tak jest. Ach, musimy tych jajek znaleźć mnóstwo, zatem szukajmy mnóstwa jajek. Czy gdzieś tutaj, o tam coś tutaj błyska. Okej. Oj, te kruki strasznie nieostrożne. U, a cóż my tu mamy? Punkt interest point. Czyli jakby miejsce, które warto odwiedzić. Fantastycznie, okej. Odłóżmy kolejne jajko. O, strasznie to będzie. O, ktoś mi dziabnął jajko, a miałem taki plan. Jajko blisko gniazda, oddam, załatwię sprawę. Okej. Zanieśmy zatem do tego. O, rany Julek. Ciekawe, czy osoby, które tutaj ze mną współpracują, to znaczy też zanoszą jajka,
mają wpływ jakoś na mój quest. Tutaj wszystko jest bardzo tak, Guild Wars 2, wszystko miało być rozwiązane tak sprzyjająco dla osób, które chcą współpracować. Znaczy to miało się odbywać bardzo automatycznie. Okej, jeszcze tu mam jajko, znalazłem przed chwilą. Tutaj tuż obok leżało, panie kruku. Przybywa nam tutaj różnych ciekawostek. Aczkolwiek powoli. Zaprośmy tutaj tego tutaj do grupy. Fiola, jak to się tutaj invite robi? A może nie ma sensu. Skoro nie ma tej opcji. No właśnie, skoro to ma się tu wszystko z automatu odbywać, to może nie szukajmy na siłę sposobów na to, żeby zrobić coś, co... Nie odkrywajmy Ameryki, o tak. Niech gra nam wszystko pokaże po kolei, jak w każdym normalnym tutorialu, bo po to są lokacje startowe przecież. Bo to są lokacje startowe, żebyśmy mogli tutorialowo podejść do sprawy. Ochżeż ja cię kręcę, ileż tych jajków do odnalezienia. No dobrze, to wiecie co, nie będę was tutaj trzymał na siłę. Wykasuję ten fragmencik, żeby was nie nudzić. Jest, udało mi się! Okej, ustalmy sobie jedno. Ten quest był kiepski. Okej? Musiałem zbierać te jajka przez, nawet wiem ile, przez chyba 5 minut. Zbieranie jajek, takie to mało było. No cóż, not very funny, no not very fun ten quest był. I był dosyć prosty, kurczę. Był prosty i niespecjalnie interesujący. Tak, dałem im pałkę, chociaż nie wiem, czy czasem nie oceniłem go za wysoko. No nie przyjrzałem się dokładnie. No zobaczmy, co też pani ma do mnie ciekawego. Okej, zatem kupmy to. Dobrze. Możemy złożyć ofiarę krukowi. Przypuszczam, że trzeba by to zrobić gdzieś tam. No to było męczące. O nie, nie chcę coś tutaj, nie chcę, co mi się wcisnęło. Inventory. Use. Zostałem przez kruka pobłogosławiony. Fantastycznie. Coś tu jeszcze ciekawego jest do zrobienia. Niespecjalnie. Jeszcze można tutaj sobie ewentualnie kupić totem. Salvage kit, czyli coś, co... No to można chyba sprzedać, prawda? Sell. Można salvage kit, czyli do taki... A, kupmy to. Okej. Dobrze, no zobaczmy. Mam zagadki? Rozwiązywać? Rozwiążmy zatem zagadki. Możesz mnie spalić, możesz zbudować ze mnie dom i możesz mnie też... jest wiele sposobów, aby mnie użyć. Powiedz, jak mam na imię. Chyba jesteś kawałkiem drewna, co? Carve me to tak... obcinać, nacinać... nieważne. Czyż jesteś materiałem? Tak jest! I kruk jest radosny mojej bystrości. Zobaczmy kolejną zagadkę. Ja warczę, czy tam... Tak. Mogę zabijać szybko i połykam w całości. Ale nie mam zębów, ani nie mam języka. Czym jestem? Jesteś głodem? Jesteś lawiną? Czy jesteś starym niedźwiedziem bez zębów i bez języka? Jesteś lawiną. Czyżby tak? Aha! Raven uśmiecha się z mojej mądrości. Fantastyczna sprawa, fajne questy. No zobaczmy dalej. Czyli nażywiaj, użyźniaj mnie i urosnę. Jeżeli jesteś tego wart, to stanę się czymś, co będzie trwało na zawsze. Powiedz mi, jak mam na imię. Jesteś legendą? Jesteś śmiechem? Nie. Jesteś statuą, czyli posągiem? Nie. Kultywuj mnie. To chyba legenda, co? Tak, legenda może trwać wiecznie, jeżeli ja będę ją dobrze kultywował? Ach, cóż za mądrość. Kruk jest niezwykle radosny. Zobaczmy, fantastyczne zagadki. Czy uda mi się rozwiązać wszystkie? Nie są też specjalnie trudne chyba, nie? No taki delikatny test na intelekt mój. Eroduje kamień, czyli co? Mogę zniszczyć kamień. Mogę łamać ciała i połykać całe miasta. Jednakowoż jestem konieczny, by przetrwać. Czym jestem? Armią? Trzęsieniem ziemi? Być może... Wodą! Jesteś wodą! Tak jest. To proste zagadki.
Zobaczmy. Może tutaj. Okej. Przychodzę po wszystkich, którzy chodzą, pełzają i coś tam jeszcze. Jestem idealnym łowcą. Jestem początkiem, jestem końcem, jestem zwycięzcą. Jak mam na imię? Legenda? Śmierć, tak, śmierć. Przyszłość też nie. Śmierć. Aha! Raven znowu jest zachwycony. Co, macie ochotę wysłuchać do końca tych zagadek? Myślę, że są fajowe. Tutaj zajęta zagadka. Spróbujmy tą rozwiązać. Zwykły oddech może mnie zabić. A jednak iskra może przywołać mnie do życia, przywrócić mnie do życia. Moje ciało, moja forma ma moc, żeby chować... chować, ja cię kręcę, by ciemność, rozsunąć ciemność, zasłony ciemności, o mój Boże. Odkryj moją postać, czym jestem. Chyba płomieniem, co? Tak, jesteś płomieniem świecy. Aha, doskonale. Wybaczcie mi te tłumaczenia. To, że nie potrafię czegoś przetłumaczyć na polski płynnie, wcale nie znaczy, że tego nie rozumiem. Niestety, czasami mam problem z poszukaniem polskiego wyrazu. Od bólu do krzyku. Przynoszę wieści do świata. Ode mnie powstają, czy ze mnie zrodzą się legendy. Powiedz, jak mam na imię. Jesteś wschodem słońca? Jesteś snem? Być może. Jesteś narodzinami? Chyba tak. Tak jest. Z bólu i z krzyku, czyli narodziny. Tak jest. Przynoszę coś nowego do świata. Tak, jest. Event succeed. A to był event, czyli to się nie dzieje cały czas. Nie zawsze można na to trafić. Okej. Dostaliśmy tutaj karmy punkty, dostaliśmy punkty doświadczenia i 13 biednych sztucznych... 13 żetonów brązowych. Co teraz? Dokąd teraz questy mnie wyślą? Tą stronę. Rozmawiaj z szamanem Gamlim. Mogę to zrobić. Jak to jest czasem, żebym was tutaj nie przytrzymał jakoś niewiarygodnie długo przy tym gameplayu? Wybaczcie te zagadki, być może były one dla was nużące, ale dla mnie były niezwykle ciekawe. Oj, jakieś tu hałasy miały miejsce. I tutaj też jakieś hałasy, to chyba kuźnia. Och, wchodzimy w obszar 12 klatek na sekundę. Ja? Nie, chyba nie ja. Dobrze. Dostaliśmy jakieś punkty doświadczenia. Przebrnijmy przez ten teren. Mocno trzymając kciuki za to, żeby deweloperzy tutaj troszkę przycisnęli osoby odpowiedzialne za silnik graficzny. Tak jest, przyciśnijcie ich. Zresztą, kurczę, zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw innych recenzji dotyczących Guild Wars 2. Oglądałem przeróżne inne materiały pochodzące z IGN-u i z różnych serwisów i one były raczej pełne zachwytów. Nikt nie mówił nic złego o optymalizacji, więc albo mój sprzęt jest po prostu słaby, co wątpię, albo też nasi dziennikarze niespecjalnie byli rzetelni. Może nie pozwolono im mówić źle o tej grze? Kto wie? Szczerze powiem wam zaraz, jak wezmę quest tutaj od tego Shermana, będę z kimś walczył. Stay with the pack. Aha, czyli muszę pozostać tutaj, tak? A quest był tutaj, gdzieś taki, tam, tu. Z tym szamanem też miałem porozmawiać. O! Oczywiście, tu dialog. Zaraz, śmiem jakąś fajną myśl do powie. Aha, te całe blokady założone na poprzednią betę. Nie wolno ujawnić, kto jest, kim jesteś. Nie możesz nawet powiedzieć, że masz dostęp do tej bety. Trochę to było paranoidalne i trochę mnie przerażało. Jak mówię, jak trafiłem już do tej bety, to zrozumiałem, dlaczego są takie zastrzeżenia. Bo to było potworne, nie powinno się czegoś takiego ludziom pokazywać. Przypuszczam, że redakcje, które trochę recenzowały tą betę, miały bardziej dostęp do gry widzianej na komputerach dostarczonych przez deweloperów. Pewnie mocnych. Okej. Wybaczcie, nie słuchałem faceta, wolałem opowiadać wam różne rzeczy. Przeskoczmy to, jak mówię, dialogi są... Aha, uhonoruj ducha wilka. Wilczego ducha. No dobrze, mam tutaj pozostać... tak. Tutaj rozumiem, te okręgi oznaczają... Okej. Będę pełen radości, mogąc polować z twoją grupą. Zechcesz się ruszyć? Dobrze.
Pójdziesz ze mną? Wilku szanowny? Nie, nie bardzo. Nie, w żadnym wypadku. To się nie uda. No, to jest... Aha, no co? No dobrze. Cóż, skoro wilk albo ja czegoś nie zrozumiałem, co wszystko jest możliwe przy moim gadulstwie, zrozumienie questów może być dosyć utrudnione. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja tutaj chciałbym bardziej się z wami komunikować niż z grą w tej chwili. Kiedy przyjdzie mi do komunikowania się z grą, to będę to robił jakby trochę w samotności. Muszę uratować wilcze szczenię, ale przyłóżmy... O, tutaj coś ciekawego. W 90%, no tak, fajnie to wygląda. Wraz z zdobywaniem punktu doświadczenia tutaj widać, że ta umiejętność coraz jest bardziej bliska mi, że niedługo będę miał okazję ją wykorzystać. Rzućmy tutaj tą pasywną umiejętność, która w teorii powinna mi pozwolić, nie pojawiła się tutaj. No cóż, miejmy nadzieję, że to nie jest jakiś błąd, tylko po prostu moja fatalna pomyłka. O, ale mu dołożyłem. A! Nauczyłem się czegoś. Nauczyłem się uderzenia. A, no to, czyli to nie jest związane z punktami doświadczenia. No właśnie ten błąd, który teraz mogę skorygować, to jest oczywiście związane z bronią, której używam. O, okej. Strasznie się przymierzałem tutaj do tego ciosu. Ależ ci dołożyłem. Coś tutaj znaleźliśmy. Biegnijmy sobie zatem. No tak, chyba nie za bardzo walkę wam pokazałem tutaj. Tylko taki kilka stuknięć. Zatem... Aha! Ciach! Przypuszczam, że ten materiał będzie dosyć długi. Nie zamierzam go jakoś strasznie skracać. O, talizman. Fantastycznie. Sprawdźmy, czy możemy go sobie tutaj gdzieś wykorzystać. Equip. A co on robi? Aha, czyli można go zupgrade'ować. Też plus 4 do leczenia. A, to talizman, który zastępuje tarczę. Nie, wolimy tarczę. Jestem guardianem, defenderem, ochroniarzem. Whatever. Odkryłem coś ciekawego. Tu coś mi się pojawiło, czyli jakby wybadałem ten obszar dokładnie. Jak go wybadałem... Uj, jak ładnie to wszystko tutaj się skaluje. Mapa jest fantastyczna i tutaj jakby nie należy narzekać na braki optymalizacyjne. W żadnym wypadku to chodzi bardzo, bardzo fajnie. Okej. A, będę mógł się tu teleportować, no tak. I tu też mogę się teleportować. No, bardzo mi miło, to bardzo dobra rzecz. To zdecydowanie skróci moje podróże, no proszę. W jaki oto sposób poznajemy mechanikę gry, mechanikę rozgrywki? Dobra rzecz, moim zdaniem. Ja, jak mówię, niespecjalnie, no wszyscy mają swojego wilka. A mój wilk mnie olał i nie poszedł ze mną. No dobrze, no może, nie wiem, może robię coś źle. O! Udajmy się zatem do instancji. Ciekawe, czy będę w stanie ją wykonać sam. Czy wilk do mnie dołączy? Proszę. Jak żeśmy się przemieścili, jak nagle stabilnie się zrobiło, jeżeli chodzi o ilość klatek na sekundę. Wybaczcie, że ja cały czas wracam do tego nieszczęsnego tematu optymalizacji, ale to jest coś, co... Czy przetrwam? A to łajdak. Aha! Uzyskałem kolejny poziom doświadczenia. Pozbierajmy tutaj sobie te rzeczy. Szczęśliwie... Ojej. Oto łajdak mnie zaatakował. Jeszcze spowolnił moje ruchy. Szczęśliwie mogę iść. Okej. Dobrze, że zdobyłem... O, mamy! Zobaczmy. Mamy kolejny przedmiot, który zwie... Ojej. Prawie go zniszczyłem. O, byłoby nieładnie. Ale ładnie tu wszystko, prawda? Chyba radzimy sobie w tej instancji. Fantastycznie. Jak na początek było dużo rozmów. I dwóch naraz, jak widzicie. Może należałoby zacząć robić uniki. To pewnie ograniczyło ilość obrażeń, jakie otrzymuję. Ale z drugiej za to strony przecież jestem guardianem. Ochroniarzem, czy coś tam. Ale coś mnie tutaj... Tak, ogłuszyli mnie na chwilę. Przeszukajmy te ciała zatem. Fragment kości. Okej. Wbijamy się zatem tutaj. Lecimy bliżej, będę w stanie atakować obu naraz. O, ja cię kręcę! Jakaś szkaranna bestia tutaj została przywołana.
lecz się! Tak jest, udało mi się uleczyć. Przy okazji pokonałem trochę przeciwników. Oj, coś mi się zdaje, że to zadanie było przeznaczone dla więcej niż jednej osoby. Chociaż na razie sobie dosyć dobrze radzę. Fantastycznie. Tak się ustawmy, żeby dwóch naraz atakować. Aha! No i tutaj prawdziwa jakość tej gry zaczyna się pojawiać w walce, podczas dynamiki walki. Ojej, spróbujmy nie skusić tego tutaj, żeby nie przyszedł do nas. O, proszę bardzo! Tarcza sprawiedliwości. Zadaje 36 obrażeń, zmniejsza obrażenia o 33% przez 5 sekund. Zasięg 600. Zobaczmy. Czy uda mi się tutaj jakoś to zadziałać? Okej, włączyłem sobie ochronę. Czar leczący jest gotowy, gdyby... A, ogłuszyli mnie! Nie szkodzi. Pokonałem przeciwników. To takie skrzeczenie dźwięku, które przed chwilą mieliście okazję usłyszeć, oznacza, że mój komputer zdecydowanie wymaga wsparcia i pomocy, bo się zacina. Niestety, no. Zoptymalizowany na maksa, wszystko defragmentowane. I kurczę, coś się zacina, nie wiem, co z tym fantem zrobić, kurczę. Ale to nic, nie będę wam opowiadał swoich smutnych historii. Zajmijmy się Guild Wars 2, które tutaj naprawdę przyjemnie się prezentuje. Zajmijmy się tym żywiołakiem. Użyjemy tarczy, która zredukuje obrażenia, jakie otrzymuje. Tak. O, tak. Rób uniki, chłopie. No cóż, umarło już się temu czemuś. Zerwijmy to. To powinno zdecydowanie wesprzeć szczeniaka. Podniosłem już chyba, bo widzę, że nie mogę więcej. Nie wydaje mi się, żebym to podniósł, ale spróbujmy jeszcze cofnąć się i podejść tu bliżej. Dobrze. Już coś wiemy. Fantastycznie. Nie trzeba biec znowu przez mapę, wystarczy tu kliknąć, żeby wyjść z tej instancji. Zatem to zrobimy. Z cichą nadzieją, że ten przedmiot, który należało zebrać, udało mi się zebrać, bo tutaj nie mogę już nic więcej zrobić. Udajmy się zatem na zewnątrz. Okej. Czas jest w miarę dobry. Najwyżej podzielę sobie to na dwie części, a to by znaczyło, że teraz jesteście w drugiej części. Ja tak lubię. Kiedy materiały są dłuższe niż pół godziny, to ja mam straszne problemy z wieloma rzeczami. Chciałbym tego uniknąć. I to tyle w tej sprawie. Gdzie mamy się udać? Tutaj też. Ach, zatem tutaj. Ale no przecież tu już uleczyłem tego wilka, tak? Aha, to jest koniec tego questa. Udajmy się zatem tu, do teleportu, zapłacimy 13 sztuk brązu, albo koper, to miedzi, chyba miedź, tak? Szczerze mówiąc, nie przyglądałem się temu za bardzo. Sprawdźmy, to nie jest specjalnie ważne. Nie, to jest po prostu waluta. I to tyle. Okej. Idziemy zatem do miasta. A skoro idziemy do miasta, to ja sobie delikatnie tu przerwę to nagranie w tym miejscu. Dzięki temu będę mógł je wrzucić w całości. Wybaczcie zamieszanie. Pewnie słuchacie Roka i co on gada? Dwa odcinki? Przecież zrobił tylko jeden! Tak, na to wygląda, że zrobiłem tylko jeden. Mam nadzieję, że on was zainteresował. Zobaczymy sobie miasto, które ma ponoć wyglądać przeuroczo. Widziałem na filmach. I faktycznie prezentuje się wyśmienicie. Tak, jakby. Aczkolwiek, można znowu ponarzekać sobie delikatnie na optymalizację, czego robić nie będę. Fantastycznie 13 klatek. Okej. Jest jak jest. Nie będę rozpaczał z tego powodu. To jest miasto. Dalej nie idę. Wystarczy na dzisiaj. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jestem ciekaw waszych opinii. Jeżeli już mieliście okazję grać w Guild Wars 2, jeżeli zrobiliście jakieś filmy z Guild Wars 2, dodawajcie je jako odpowiedź wideo. Na pewno widzowie bardzo chętnie zapoznają się z opiniami nie tylko... z opinią nie tylko moją, ale także z innymi. Zatem absolutnie zapraszam was do współpracy, jeżeli chodzi o pokazywanie Guild Wars 2. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Pa, pa!